Środowa akcja legionowskich strażaków nie była wprawdzie obarczona ryzykiem, ale z całą pewnością trudna. Musieli bowiem oficjalnie pożegnać się ze swoim dowódcą. Przychodzi taki czas w życiu każdego komendanta. Tak jak przychodzi się na stanowisko, tak się z niego odchodzi. Chcę podkreślić w tym miejscu, że to odwołanie jest wynikiem jego autonomicznej decyzji, która, mam nadzieję, jest decyzją przemyślaną. Chcąc nie chcąc, Strażacka Góra musiała się do niej przychylić. To decyzja komendanta wojewódzkiego, ale związana ze stanem zdrowia komendanta Mariusza Muchy, który wykazał się ogromnym profesjonalizmem i zaangażowaniem, ale w ostatnim czasie wiele miesięcy z przyczyn osobistych, bo na zwolnieniach lekarskich, stan zdrowia utrudnia mu tak trudną służbę. Mimo że strażacy to twardzi ludzie, także im niełatwo się żegnać. Zwłaszcza z przyjaciółmi i miejscem, które w trakcie służby było niemal drugim domem. Poznałem tutaj przez te 5 lat wspaniałych ludzi. I te przyjaźnie myślę, że jeszcze na długo zostaną. Przeżyłem tu wspaniałe chwile. Zarówno te chwile dobre, które są chwilami szczęśliwymi, budzącymi wiele wspaniałych emocji, ale także te chwile trudne, ciężkie, które pozwalają człowiekowi spojrzeć trochę inaczej na życie. Na legionowski okres swej pracy komendant Mucha patrzeć może w każdym razie z podniesionym czołem. Fakty, liczby i opinia współpracowników świadczą o tym, że z żywiołem dowodzenia poradził sobie jak należy. Mamy w tej komendzie sprzęt, który jest unikatowy i tutaj dodam najnowocześniejszy w skali kraju. Mamy samochody, mamy łodzie z sonarami, o których inne komendy w skali kraju mogą tylko pomarzyć. Dumny jestem z każdej akcji, która była skuteczna i która niosła pomoc ludziom. Po odwołaniu ze stanowiska brygadier Mariusz Mucha został przeniesiony do dyspozycji komendanta wojewódzkiego. Jego następcą mianowano dotychczasowego wiceszefa jednostki w Wyszkowie brygadiera Jacka Pietranika. Jest to dla mnie, prócz zaskoczenia, wielkie wyróżnienie, ponieważ moja wieloletnia służba w różnych miejscach, w różnych komendach Straży Pożarnej zaowocowała tym, że taką propozycję otrzymałem. Dla nowego komendanta to zawodowy awans i zarazem duże wyzwanie. Wiem, że ta komenda, pracownicy tej komendy radzili sobie doskonale z zadaniami, które mieli powierzone. Praca komendy na tle całego powiatu, współpraca z samorządami, z innymi podmiotami ratowniczymi była do tej pory dobra. I wiele wskazuje na to, że taka pozostanie. W razie potrzeby Jacek Pietranik może też liczyć na pomoc swego poprzednika i mieć nadzieję, że kiedy za jakiś czas podzieli jego dowódczy los, wszyscy również żegnać go będą z żalem. Naprawdę, jak słyszałem starostę, się płakać chciało, ale Mariusz zostaje z nami i myślę, że będziemy rzeczywiście dobrze współpracowali. Trochę zazdroszczę tych uprawnień emerytalnych. Uprawnień, z których miejmy nadzieję, Mariusz Mucha jeszcze długo nie skorzysta.